Witajcie moi drodzy na kanale Super Vegan. W związku z tym, że święta się zbliżają coraz szybciej, pomyślałem sobie, że będę realizował takie vlogi poświęcone świątecznym daniom. Będą to startery, główne dania i desery. Koniec gadki, zaczynamy. Witajcie moi drodzy, w misce mam już przygotowane 700 g mąki, do której wrzucam 4 łyżki brązowego drobnego cukru, następnie idą 2 łyżki drożdży. Wszystko dokładnie staram się wymieszać i do tego dorzucę zaraz zblenderowaną dynię, której mam, jak widzicie, cały duży kubek. Kiedy wszystko jest w miarę wymieszane, odkładam na bok i do garnuszka wlewam 250 ml mleka. W moim przypadku jest to mleko sojowe i do tego wrzucam 4 łyżki masła, w moim przypadku Flora. Podgrzewam to na gazie, żeby mleko się lekko podgrzało, a oczywiście masło stopiło się. Dzięki czemu, jak dodamy to do suchych składników, nasze drożdże się po prostu aktywują, dzięki czemu nasze ciasto super wyrośnie. Kiedy jest jak wszystko podgrzane, tak jak powiedziałem wcześniej, wlewam wszystko i dokładnie wszystko mieszam. Kiedy masa stanie się jednolita, odstawiam ją do wyrośnięcia na 1 godzinę. Nie zapomnijcie odstawić to w miejsce, gdzie nie ma żadnych przeciągów, jest w miarę ciepło. Najlepiej przykryć ją ściereczką, żeby mogło oddychać, ale również ograniczyło wszelkie przeciągi. Jeżeli musicie, jak ja, dodać troszeczkę mąki, nie krępujcie się, chodzi o to, żeby po prostu cała masa idealnie się ugniotła, była nieklejąca i nie przywierała nam do palców. Tak przygotowane ciasto zostawiamy, jak powiedziałem wcześniej, do wyrośnięcia. A w międzyczasie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie łapkę w górę i zapraszam na mojego Facebooka. Następnie przygotowuję sobie 150 g drobnego cukru. Ach, musi być perfekcyjnie, co nie? Dobra, następnymi składnikami będą 4 łyżki, 2 łyżki
zmielonego imbiru suszonego. Ja jeszcze dodatkowo, żeby bardziej stuningować i większy aromat dodać, zetrę pół gałki muszkatołowej do tej całej cudownej mikstury. Na koniec dodaję 150 g masła Flora i wszystko będę ucierał na jednolitą masę. Ja już widzę, że miseczkę mam za małą, więc na 100% będę musiał to przełożyć do większej miski, żeby wygodnie sobie to wymieszać. Wygląda gotowa masa, moi drodzy. Teraz czas tylko wziąć i rozwałkować nasze ciasto. Gotowe ciasto powinno zwiększyć swoją objętość dwukrotnie, a może nawet i trzykrotnie. W moim przypadku jest to aż 3 razy większe, dlatego będzie naprawdę dosyć duży challenge z rozwałkowaniem, a raczej ze zwijaniem tego. Dobra, przede wszystkim miejcie pewność, że macie dosyć sporą ilość mąki rozsypanej na blacie, ponieważ po prostu trzeba to pougniacać troszeczkę jeszcze raz i rozwałkować tak, żeby po prostu wasze ciasto nie przyklejało się tak jak teraz w tym przypadku, jak widzicie. No i ciasto już jest idealne, teraz jedziemy po prostu z rozwałkowaniem. Ja sobie zrobiłem takiego, jak widzicie, rulonika, którego będę właśnie zaraz wałkować. Jeszcze sobie posypuję troszeczkę mąką, żeby mi nic nie przywarło. I jedziemy. Rozwałkowujemy po prostu na grubość do 5 mm. Jeżeli musicie, nie krępujcie się, podsypujcie sobie po prostu blat, ciasto, mąko, żeby wam nie przywarło, bo jeżeli wam przywrze do blatu, będzie wam po prostu dużo, dużo trudniej później go zwijać. Ciasto już jest praktycznie idealnie rozwałkowane i teraz pokażę wam jeszcze, jaki to jest kawał ciasta, bo po prostu cały blat mi praktycznie zajął. Jest naprawdę duża powierzchnia. Ale nie szkodzi, właśnie o to nam chodzi. Teraz rozrzucamy naszą masę i rozsmarowujemy na całej powierzchni ciasta.
przejdziemy do kolejnego etapu. Pokażę Wam jeszcze, jak to powinno wyglądać. I teraz będziemy kroić sobie te ciasto na takie paski grubości, szerokości raczej 5 cm. Jak widzicie, naprawdę nie trzeba to robić jakoś super precyzyjnie, chodzi, żeby mniej więcej były takie szerokości. No i jak widzicie, ja już tu zaczynam sobie powolutku to zawijać. Jak jeden plaster jest już zawinięty, kładę go na kolejny i zawijam. Z każdym kolejnym plastrem będzie to coraz szersze, dlatego polecam jakoś mieć taką szpatułkę jak ja do zawijania, ponieważ jest to naprawdę dosyć uciążliwe do zawijania, ale jest to warte. Tak pozawijane ciasto naszego ślimaka wrzucam już do formy, w której będę piekł, wysmarowanej wcześniej masłem. Odstawiam to na 10 minut, w tym czasie nastawiam piekarnik na temperaturę 160 stopni, gdzie będę to piekł przez 30 minut. A tak, moi drodzy, wygląda gotowe ciasto. Teraz tylko czekam, żeby ostygło i będziemy robić lukier. Do zrobienia naszej cudownej słodkiej polewy potrzebujemy 2 kubki cukru pudru, następnie 2 łyżki mleka, 2 łyżki masła Flora i 120 g cream cheese, oczywiście wegańskiego. I to wszystko, proszę ja Was, ugniatamy, ucieramy na jednolitą masę, dzięki czemu powstanie nam cudownie kremowa słodka polewa na ciasto. A tak, moi drodzy, wygląda już gotowe ciasto. Cóż mogę więcej powiedzieć? Smacznego. I mam nadzieję, że w komentarzach napiszecie mi, co o tym myślicie.
Jeżeli filmik Wam się podobał, był inspirujący dla Was, proszę zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Udostępniajcie filmy i nasze grono się powiększa. I cóż mogę więcej dodać? Zostawiając komentarz, subskrybując i zostawiając łapkę w górę, pomagacie ulepszać świat. Moc z Wami.